Referendum niepodległościowe w Katalonii odbiło się szerokim echem na rynkach finansowych. Widzieliśmy to przede wszystkim na hiszpańskiej giełdzie, gdzie notowania są w ostatnim czasie raczej pod presją, podczas gdy inne giełdy europejskie, światowe bardzo mocno rosną. W Stanach Zjednoczonych mamy rekordy, niemiecki DAX też blisko rekordów, więc wydawałoby się, jeśli spojrzymy sobie na hiszpański IBEX, że tam nie ma jakiegoś dramatu, bo no nie ma jakiejś potężnej wyprzedaży, ale jednak ten indeks spada w ostatnim czasie, podczas gdy patrząc na takie zależności wobec DAX-a czy innych giełd, no powinien być 7-8% wyżej. Czyli jednak ten wpływ referendum jest widoczny, kryzys jest poważny i z punktu widzenia Europy jest to rozwój sytuacji bardzo niepożądany, dlatego że Europa ma kolejne ognisko zapalne i jakby tutaj nie może wyjść jakby z takiego etapu gaszenia pożarów do tego, żeby zająć się bardziej strategicznymi rzeczami, choćby tym, jak ta Unia Europejska ma wyglądać. Tak? No bo do kryzysu migracyjnego, do Brexitu dokłada się jakby kolejny element ryzyka w postaci no bardzo poważnego konfliktu w Hiszpanii, który nawet może się skończyć podziałem tego kraju, więc no konsekwencje na pewno będą daleko idące. Trudno powiedzieć na ten moment, jak to, cała sytuacja się rozwinie. Wydaje się, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że jednak strony siądą do stołu i jakby Katalonia przynajmniej chciałaby rozmawiać o tym, żeby wynegocjować jakieś referendum, na które zgodzi się Madryt. Być może nie teraz, być może nie w najbliższej przyszłości, ale po jakichś dłuższych rozmowach. No z drugiej strony Madryt sugerował do tej pory, że nie ma mowy, że referendum jest niekonstytucyjne, że jakby można rozmawiać o nowych zasadach współpracy regionu w ramach całej Hiszpanii, natomiast o referendum nie ma mowy. Sprawy jednak poszły daleko i wydaje się, że takie poważniejsze rozmowy z rządem Katalonii będą nieuniknione.